Rośliny na pewno się już obudziły. Rośliny zresztą widzimy, jak pięknie zaczęły pokazywać swoje wiosenne piękno. Pojawiły się pierwsze listki, pierwsze pączki, później z nich oczywiście listki. Pojawiły się kwiaty. Także zaczęła powoli pylić już leszczyna, czyli taki pierwszy, no, delikatny zaraj wiosny jest też fenologicznej, takiej, którą określają nam de facto rośliny. Pojawiły się podbiały, co prawda w województwie bardziej dolnośląskim, ale już jednak się pojawiają. Także zaraz tylko czekać, aż zakwitnie nam brzoza i wtedy będziemy mówili o takiej pełnej wiośnie. Można też powiedzieć, że w marcu jak w garncu i tutaj można się spodziewać wszystkiego. I taka prawda, bo i plus 15 można się spodziewać, ale można się również spodziewać minus 15, jak miało to miejsce w ostatnim czasie w południowej części województwa małopolskiego. Co będzie dalej? Dalej, według prognozy eksperymentalnej, w drugiej części marca raczej już będzie taka wiosenna aura, a kwiecień cały ma być z wartościami temperatury powyżej normy. Tak określają to klimatolodzy. Więc wychodzi na to, że wiosna już naprawdę mocno będzie pukać do drzwi i będziemy mogli cieszyć się już tą cieplejszą aurą. Także wychodzi na to, że wiosna jak najbardziej za chwilę do nas przywita i tego możemy się spodziewać w kolejnych tygodniach. Na pewno dobrą informacją jest to, że będzie to pogoda wyżowa, czyli właśnie bezchmurna, sporo słońca, więc można na pewno ładować, tak można powiedzieć, nasze akumulatory, będzie wytwarzała się witamina D. No same na pewno plus. Czy zima nas jeszcze zaskoczy? Jak najbardziej. Trzeba pamiętać, że marzec jest zaliczany jeszcze do miesięcy chłodnych. Natomiast wszelkie prognozy mówią, że jednak już w kolejnych dniach będzie bardziej wiosennie, te wartości będą raczej wyższe i no, bardziej wiosenne. Ale trzeba pamiętać, że jednak w marcu jak w garncu, tu może się jeszcze wiele zdarzyć i czasami te wartości w nocy mogą być całkiem niskie. I to nie tylko chodzi o marzec, bo pamiętajmy, że w kwietniu jak najbardziej takie napływy chłodniejszego powietrza mogą się zdarzać. Niemniej jednak wychodzi na to, że kwiecień ma być z wartościami temperatury powyżej normy, ma być cieplej, także no, wiosna wybuchnie nam raczej w tej drugiej części marca i utrzyma się przez cały kwiecień.